Dzień dobry kochani, witam się z Wami pyszną kawą. Słuchajcie, ten blender to jest po prostu sztos. Już chyba trzeci dzień piję z niego kawę mrożoną i wiecie co, udoskonaliłam go trochę, bo dodaję najpierw kostki lodu, dolewam mleka waniliowego, w Biedronce można kupić mleko waniliowe, wciskam po prostu, żeby to się wszystko rozmieszało, zalewam tak z tyle dotąd w szklaneczce, zalewam kawę Nescafe rozpuszczalną, no, dodaję sobie tam łyżeczkę cukru, chociaż te mleko waniliowe jest słodkie, więc jeżeli ktoś nie słodzi, to już to wiecie o co chodzi, to będzie za słodkie. No i wlewam to z powrotem do blendera, wszystko blenduję i zobaczcie jaką mamy pyszną kawę. Ktoś może nie ma ekspresu, ja nie mam ekspresu, chociaż bardzo bym chciała, mimo że kiedyś sobie zakupię, to może sobie zrobić pyszną kawę i ona jest po prostu... Ona jest po prostu przepyszna. Już niektóre z Was piszą, że zakupiły sobie ten blender i mam nadzieję, że będziecie zadowolone. Tak jak ja jestem z niego zadowolona. Taki mały wariat, a tak cieszy. A jeżeli ktoś nie wie o czym mówię, jest recenzja blendera Blendigo 2 u mnie już na kanale, więc możecie sobie zobaczyć jakie pyszne szejki z niego wychodzą. Ja mam strój kąpielowy i nałożoną mam taką siateczkę. Jakbyście gdzieś jechały na wakacje, to poczekajcie, odstawię sobie tu kawę. O dobra. O, jak byście chciały sobie gdzieś jechać na wakacje i założyć sobie coś na strój kąpielowy, no nie będę tu się tak obnażać, bo tu mi wyjeżdżają moje arbuziki, to możecie sobie kupić taką sukienusię. Ja sobie taką zakupiłam, nie wiem ile kosztowało, 20 zł czy 30 zł, jakoś tak niedużo. Jestem dzisiaj kompletnie bez makijażu. Mam tylko rzęsy, ale jak wiecie, to rzęsy ja sobie robię raz na półtora miesiąca. Jestem bez makijażu, bo dzisiaj jest tak gorąco, że chyba się rozpuszczę. W kąpieli, w basenie możemy tylko pomarzyć, bo dzisiaj właśnie wylaliśmy wodę i nalewamy świeżej, czystej, pięknej, niebieściutkiej wody. Niestety zepsuła nam się pompa i musimy zamówić następną, żebyśmy nie musieli po prostu wymieniać tej wody, bo wiadomo, że teraz wszystko jest takie drogie. No i słuchajcie, chciałabym Wam coś powiedzieć. Ostatnio robiłam przegląd, pokazywałam Wam te kurtki, tą, w którą się ubrałam. I ubrałam rozmiar 42 i był dobry, mogłam się zapiąć. I ubrałam Wam w przymierzalni również rozmiar 44, żebyście zobaczyły, żebym sama zobaczyła, czy nie będzie mi, wiecie, tutaj troszeczkę luźniej w piersiach. No i sobie tak ubrałam i miałam taki komentarz, że to jest niemożliwe, że ja zmieściłam się w 42, bo któraś tam z pań napisała, że jest ode mnie wiele szczuplejsza i że ja Was wszystkie oszukuję. Ja Wam powiem tak. Ja nie po to stworzyłam ten kanał, żeby słuchać takich opinii. Jeżeli ktoś nie był ze mną, nie zobaczył tego, to nie chcę takich ludzi u siebie na kanale, bo ja nie chcę żadnego hejtu u siebie na kanale. Ja chcę prowadzić ten kanał tak, żeby było miło, fajnie, przyjemnie. A jeżeli ktoś mi zarzuca, że ja kogoś oszukuję, no to jest mi bardzo przykro, bo ja się naprawdę staram z tymi przeglądami, żebyście miały ich jak najwięcej. No teraz troszeczkę mniej mam czasu z racji tego, że robię i ogórki. Dzisiaj Wam pokażę. Ostatnio robiłam ogórki, Wam nagrałam jak robię swoje ogórki, więc za chwilę tu będziecie je... Za chwilę tutaj będziecie je mieli. Także powiem Wam, że bardzo mi jest przykro, jak ktoś tak pisze. Ja wiem, że są takie osoby i no i trzeba się z tym pogodzić. No i chcę Wam powiedzieć, że u mnie czegoś takiego nie będzie. Jeżeli ktoś chce hejtować, no to tak grzecznie mówiąc, wypadł na inny kanał, bo
No bo po prostu ja tego nie popieram, tak? Ja nikogo nie hejtuję, w życiu bym czegoś takiego do kogoś nie napisała. Ja wiem, że jestem większych rozmiarów i nikt mi nie musi pisać, że ona jest mniejsza, ona nosi 42, to jest niemożliwe, że jestem od niej grubsza, znaczy nie napisała tego dosłownie, ale wiecie o co chodzi, ja to tak odebrałam. Oczywiście nie martwcie się, nie rusza mnie to już. Kiedyś byłam bardzo taka, że bardzo się przejmowałam takimi komentarzami, teraz mnie to już w ogóle nie rusza, więc nie martwcie się, jest okej. Po prostu od razu usunęłam ten komentarz i zablokowałam tą panią, bo nie życzę sobie na kanale, żeby coś takiego było. Ja chcę, żebyście tu fajnie spędzały czas, żeby było miło, fajnie. Oczywiście rzadko się zdarzają takie komentarze, naprawdę, to ja miałam może... Od października prowadzę kanał, to może miałam z 5 komentarzy takich. No, a czy... No ten był chyba taki no najgorszy, no bo ktoś mnie wyzwał i... Znaczy ktoś powiedział, że jestem... Że ja oszukuję po prostu, tak? Więc to mnie trochę zabolało. No ale okej, jakoś się otrząchnęłam, otrzepałam i podniosłam. Także jeżeli jesteście, jeżeli chcecie... przymierzyć te kurtki, tylko te kurtki naprawdę wydają się duże, no bo ja nie wchodzę w rozmiar 42, ale wiecie jak to jest teraz z tymi rozmiarami, te rozmiary są teraz nierówne, tak samo z butami, to tak samo jest z butami, niektóre są, wchodzą na mnie 38, na przykład mam buty File Adidasy, które wchodzą na mnie z numerem 30, wchodzą na mnie. Ale powiedziałam. Dobra, który mieści mi się numer 38, a normalnie mam numer 40, a swoje chyba teraz Nike kupiłam sobie numer 39. Także zobaczcie, to jest rozmiarówka, teraz jest równa, to różna. To nie kiedyś, że był jeden rozmiar, do jednego się trzymałeś. No niestety, teraz robią różne firmy i tak dalej, i tak dalej, itp., itd. Także chciałam tylko tutaj powiedzieć, że hejtu u mnie na kanale nie będzie, bo ja sobie tego nie życzę. Myślę, że fajnie będzie nam się spędzało czas, jak będzie miło. No i tak, wiecie o co chodzi? Ja się lubię tak nastawiać tak pozytywnie do życia, a nie w życiu bym czegoś do kogoś tak nie napisała. No bo nie, bo ja jestem taką osobą, żebym komuś tak nie napisała. No ktoś się stara, ktoś tam przymierza. No okej, mogła mi powiedzieć, że to niemożliwe, że ja jestem grubsza. Wiecie o co chodzi? Że ona ma na przykład 42, że ja się zmieściłam 42. No okej, ale to, że ja was oszukuję? Nie, na to nie pozwolę i nie chcę, żeby takie rzeczy się działy u mnie na kanale, więc tego tutaj nie będzie. Ale na szczęście są moje wszystkie panie, które są bardzo, bardzo miłe i za każdym razem siedzę i czytam te komentarze i mój mąż siedzi, czyta te komentarze i czasami aż łzy mi ciekną po policzkach, jak wy mi do mnie piszecie. No to jest dla mnie bardzo, bardzo miłe i to jest dla mnie taka podzięka za to, że jesteście tutaj ze mną, że mnie wspieracie, wiecie o co chodzi. Ja pokazuję wam te wszystkie dekoracje. I to jest takie podziękowanie od was dla mnie, także ja się bardzo z tego cieszę. No, a co tam dzisiaj u was? Piszcie, jaka u was jest pogoda. U nas jest dzisiaj jeszcze cieplej niż wczoraj, tylko dzisiaj nie wiem, czy wy słyszycie i mam nadzieję, że będzie dobrze mnie słuchać. Tu trochę tak sobie przysłaniam, bo u nas trochę wieje wiatr. Wieje wiatr i może być mnie trochę gorzej słychać, za co bardzo, bardzo was przepraszam, jeżeli tak jest, słychać takie podmuchy wiatru. O słoikach mówiłam właśnie, zrobiłam trochę ogórków kiszonych, zrobiłam trochę dżemu z papierówek, zebraliśmy te wiśnie, w końcu się zebrałam i zebraliśmy te wiśnie. Zrobiłam dżem z wiśni, zrobiłam kompot z wiśni, także trochę miałam przez te 2 dni pracy. Dzisiaj zamierzam wybrać się, ponagrywać znowu dla was, więc mam nadzieję, że wieczorem będzie już przegląd na kanale. Bardzo będę się starała, ale mówię wam, że z tym jednym samochodem to jest po prostu tragedia. Tam oczywiście jest twój samochód, ale to nie jest nasz samochód, to jest samochód... mojego męża pracownika, o tak. No, nie nasz po prostu. I nie mam za bardzo jak w ciągu dnia się ruszyć, no, żeby wam coś ponagrywać. Ale korzystam z tego z dzieciakami, że jesteśmy w domu, że jest fajnie ciepło. Mogę sobie wypić pyszną kawę.
Także tak to wygląda. No dobra, to pokażę Wam zaraz, jak robiłam te ogórki. Może komuś się przyda. Na pewno większość z Was zna przepis, jak zrobić ogórki kiszone. Ja robię z przepisu mojej mamy. Ja po prostu je uwielbiam i i uwielbiam je. Nawet powiem Wam szczerze, że jak otwieram tylko ogórki kiszone, moje chłopaki podstawiają się z kubkami. I ogórki jeszcze może nie są zjedzone, a już jest ten sok wypity. Sama stanę i ze słoika prosto piję ten sok. Podobno jest bardzo zdrowy, jak zresztą każda kiszonka. No dobra, nie będę tu przeciągać, bo wiaterek tu zawiewa i boję się, że nie będzie słychać mnie. Także pokażę Wam, jak robię te ogóreczki. I najpierw zanurzam sobie je tak na godzinkę, dwie w zimnej wodzie. Później obmywam i wrzucam do miseczki. Już wszystkie ogóreczki sobie umyłam. Oczywiście takie, wiecie co, jak są jakieś takie, że schodzi skóra, czy na przykład coś takiego, czy gdzieś tutaj obłamane, to ja też odkładam, żeby po prostu słoiki mi się nie zepsuły. Dobra, to idziemy do następnej czynności. Dobra, ja już tu słoiczki sobie napełniłam, ale może wyciągnę trochę i pokażę Wam, co ja tutaj mam. Poczekajcie, bo już tak nie pomyślałam i wrzuciłam. Na dnie, jak widać, no poczekajcie tu, jak widać mam chrzan, mam koper, wrzucam na pewno kwiat i wrzucam łodygi, wrzucam liście czarnej porzeczki, wrzucam liście wiśni i co jeszcze? To wrzucam czosnek. Wrzucam czosnek i tak robię ze wszystkimi słoiczkami. Jak już wszystko mam przygotowane, to teraz wybieram sobie ogórki. I na dno staram się wkładać takie troszeczkę większe. Z racji tego, że tutaj teraz mam takie maluchy, to po prostu no, nie mam w czym wybierać. Ale okej. Okay. I tak je sobie układam. Nie wiem, czy to widać. Na pionowo. Ja wiem, że pewnie wszystkie już wiecie, jak robić, ale są młode dziewczyny na przykład może, które nie umieją. A ja z miłą chęcią pokażę. I tak właśnie je układam w tym słoiku, żeby one były tak na ścisło. Także układamy. To jest już chyba wtedy najfajniejsza robota, jak już się wszystko przygotuje, to układanie to już jest po prostu tylko jak taka zabawa dosłownie, nie wiem, z puzzlami, tak? Bo dobieracie sobie tylko ogórki tutaj do rozmiaru tego słoiczka. No i dobra, jak ja już tak upchnę, wyżej tego nie biorę, żeby po prostu mi się słoiki nie zepsuły. Tak wygląda słoiczek. I na końcu, co ja jeszcze robię, co jest od dawna w naszej rodzinie, to liść dębu. Oczywiście pamiętajcie, że wszystkie te warzywa, wszystkie te liście trzeba umyć. I ja na samą górę układam tutaj liść dębu. Także tak to wygląda. Ja teraz sobie zapełnię wszystkie te moje słoiczki i pokażę, co robię dalej. Jak już wszystko poupychałam, musiałam zmienić trochę słoiki, bo znalazłam sobie litrowe, ja wolę w litrowych, więc znalazłam jeszcze 2-litrowe i przerzuciłam sobie tam to wszystko. Teraz następnie bierzemy tak, na litr wody, nalewacie sobie wody z kranu, na litr wody, poczekajcie, przesunę to trochę, bierzecie sobie sól kamienną do przetworów niejodowaną, pamiętajcie, żeby to była sól niejodowana i ja, robiąc ogórki kiszone na zimę, tak na litr wody wrzucam sobie takie płaskie dwie łyżki. Dwie łyżki do zupy.
Dobra, odstawię, żeby mi się tu gdzieś nie przewróciła. Biorę drewnianą łyżkę i sobie po prostu to mieszam. A drewnianą, bo ona po prostu mi tam dosięgnie. Wiecie, o co chodzi? Żeby ten, chciałam powiedzieć, ten cukier tasu się rozmieszała dobrze. Dobra, w jedną, w drugą stronę. Pomieszamy, pomieszamy, pomieszamy. Piszcie oczywiście w komentarzach, jak Wy robicie ogórki kiszone. Ja robię tak, jak robi moja mama. No i zawsze, jak ktoś do nas przyjedzie, to zawsze mówią, że mamy przepyszne ogórki kiszone. I tak, teraz bardzo prosta sprawa. Po prostu zalewacie powolutku, żeby zaraz Wam tu nie wyskoczyło, żeby nie było tej wody za dużo. Tak, żeby wszystko było zalane. Dobra, będę musiała za chwilę ucisnąć tego listka, ale za chwilę to zrobię. I mamy następny słoiczek. Zależy, ile macie ogórków. Zobaczcie, tyle mi zostało wody, ale to jest w zależności od wielkości ogórków, ile Wam się tutaj zmieści. Ja muszę sobie dorobić, więc sobie dorobię i podolewam. Dobra, i dolewam resztę. Zaraz jeszcze Wam pokażę ogórki, które robiłam chyba 3 dni temu. Tak, 3 dni temu. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają moje ogórki. Już troszeczkę zaczynają się kisić. Ja jestem z tego bardzo zadowolona. Bardzo lubimy kiszone, ale również powiem Wam szczerze, że lubimy korniszone. I do wielu naszych potraw zamiast kiszonych dodajemy korniszone. I też jest ok. No i na koniec bierzecie sobie nakrętki, zakrętki, czy jak kto woli. Pamiętajcie, żeby one były czyste. Tu również zawsze przecieram sobie szmatką, żeby to było ścierką, żeby to było suche. I zakręcacie. Nic prostszego. I macie swoje ogóreczki. Dokręcacie. Ja dokręcam zawsze mocno. Później jeszcze przed wyniesieniem do spiżarni, czy tam do piwnicy, mój mąż troszeczkę mocniej dokręca te słoiki, żeby nie ciekły. I także pyk, każda pokrywka inna. W tamtym roku, powiem Wam szczerze, kupiłam sobie takie pokrywki, żeby po prostu wszystkie słoiki ładnie wyglądały. O, widzicie, ta jest przekręcona, więc ta jest już niedobra. Kupiłam sobie pokrywki jednego koloru, ale dużo mi się przekręciło. Były takie słabe. Powiem Wam szczerze, że najlepsze pokrywki, zakrętki, pokrywki, to są chyba te od tych właśnie słoików, jak na przykład od słoików po majonezie. Słuchajcie, po majonezie, czy po jakichś innych przetworach, bo one tak fajnie trzymają. Poczekajcie, muszę sobie tutaj trochę ją przetrzeć, dobra. I zakręcamy ostatni słoik. Chcę tu robić jakieś reklamy, ale no takich, co tu mieliśmy, ogórki konserwowe, no z krakusa na przykład kupywaliśmy. Także tak to wygląda. O, tak, i mamy z takiej miseczki mamy 6 słoików, no jeszcze zostało kilka do pojedzenia. Dobra, poczekajcie, Was tutaj odstawię. Także tak wyglądają ogóreczki zrobione bardzo szybko, domowym sposobem. Jak będziecie miały ochotę, to mogę Wam wrzucić link pod filmem, nie link, przepraszam, przepis pod filmem. Może ktoś nie umie, to sobie zrobi w domu sam takie ogóreczki przepyszne. Polecam. I tak jak Wam mówiłam, 3 dni temu robiłam ogórki i one wyglądały tak samo jak te. Zobaczcie, jaka jest różnica po 3 dniach. Te już mi się fajnie kiszą. Powiem Wam szczerze, że ja już mam ochotę odkręcić jeden słoik i spróbować. Takie, wiecie o co chodzi, małosolne. Kiedyś nie lubiłam, nienawidziłam wręcz ogórków małosolnych, a teraz kocham i uwielbiam. Spróbowałam na własnym weselu, moja mama zrobiła i powiem Wam szczerze, że ona tak robi te ogórki, że każdy wychodził i pakował sobie z beczki ogórki do worków, do słoików.
bo były przepyszne, naprawdę. Także tu jest mój przepis na ogórki kiszą. I to już koniec mojego vloga. Dajcie znać, czy Wam się mucha. Czy u Was też jest tyle much? Ja nie wiem, u nas w pobliżu tutaj nie ma nigdzie żadnych zwierząt takich gospodarczych, a much w tym roku jest tyle, że oszaleć idzie, już siatki nie pomagają. Nie wiem, jak one włażą. Dobra, w opisie wrzucę Wam jeszcze link do tego filmu z tym blenderem, także jest naprawdę świetny, polecam Wam bardzo serdecznie. No i co mogę Wam powiedzieć? Życzę Wam miłego, słonecznego dnia. Trzymajcie się, cześć!